no właśnie, sanitarna i ekonomiczna wpłynie na życie nas, naszych firm. Jesteśmy stowarzyszeniem pracodawców, które grupuje przede wszystkim firmy, czy to duże, czy małe. Jesteśmy dość eklektyczni i wszyscy tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, co będzie jutro, co będzie za tydzień. Perspektywa tak naprawdę 2 tygodni już wydaje się być niezmiernie odległa i planowanie powyżej 2 tygodni wydaje się być już prawie nierealne. A do pań trochę jak z taką kryształową kulą chcielibyśmy przyjść i zapytać się, co będzie za 2 miesiące, co będzie za pół roku. Więc jeżeli macie panie jeszcze okazję, to zapraszam, żeby gdzieś tam w te swoje kryształowe kule zajrzeć, bo na pewno chcielibyśmy uzyskać jak najbardziej. Pójdę po kulę. Nie, oczywiście będziemy tutaj rozmawiać o tym, co jest możliwe, jakie możemy sobie wyobrazić scenariusze w miarę. Mój pies Przepraszam, odezwał. ale chciałby zabrać głos, a u mnie oczywiście telefon zaczął dzwonić, bo to jest ten najlepszy moment. Wyłączam już wszystko, łącznie z wibracją, bo to również wibracje niestety słychać. Mam nadzieję, że nikt nam nie będzie przeszkadzał przez najbliższą godzinę. Patrzę, czy mamy kilka osób, które do nas dołączają, ale proponuję jeszcze chwilę cierpliwości. Proszę mi wierzyć, że to jest stresujące, kiedy się tak patrzy w ekran i próbuję podjąć tę decyzję, czy już zaczynamy, czy nie. Jednak cały czas przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu wchodzimy na salę i mówimy, no nie, no jeszcze połowa miejsc jest niezajęta, możemy poczekać chwileczkę, możemy w tym czasie porozmawiać. A tutaj to tak sobie siedzimy sami sobie, patrzymy się w ekran i zastanawiamy się, co w związku z tym robić. Ale musieliśmy się dość szybko przestawić na zupełnie nową sytuację i przyzwyczaić właśnie do takiego innego funkcjonowania. Ja może pozamykam drzwi, żeby pies został Oczywiście, panie profesor. w części, w której będziesz czekał. Mój pies na razie nie wydaje z siebie dźwięku, albo wydaje go w takim miejscu, że go nie słychać, ale nad wieloma rzeczami możemy zapanować, no właśnie, ale nie nad wszystkim. Ja za chwilę oczywiście będę jeszcze o tym kilka razy mówiła, natomiast zachęcam Państwa, którzy już do nas dołączyli, do włączania się do dyskusji poprzez zadawanie pytań na czacie. To znaczy, ja sobie wyobrażam to w ten sposób i tak mniej więcej żeśmy to ustaliły z naszymi gośćmi, że na początku porozmawiamy sobie, ja zadam kilka pytań odnośnie właśnie tej sytuacji, perspektyw dla biznesu, bo przede wszystkim jednak myślimy o nas w perspektywie naszych firm. A Państwo będziecie mogli zadawać pytania poprzez czat, ewentualnie poprzez podniesienie ręki, czy zadanie pytanie w tej formule Q&A, która jest dostępna na dole ekranu. Ja będę starała się w miarę możliwości, oczywiście, jeżeli nadążę, czytać te pytania tak, żeby włączać je w dyskusję. Ewentualnie obiecaliśmy sobie, że zachowamy sobie kilka minut na końcu naszej rozmowy po to, żeby wtedy ewentualnie przejść do tej części właśnie pytań i móc te pytania zadać ewentualnie na końcu. Więc na pewno będziemy starali się uwzględniać Państwa pytania. Proszę po prostu je artykułować w sposób pisemny. Przemyśleć, zadać w sposób jasny i czytelny i będziemy je przekazywać. Zresztą nasze panie, które zaprosiliśmy tutaj do dyskusji, też mają możliwość podglądania na bieżąco, zaglądania do tych pytań. My będziemy rozmawiać cały czas po polsku. Mamy jednak z nami firmę tłumaczeniową, tłumaczenia specjalistyczne. Pani Anna Gemra jest z nami obecna. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie. I jeżeli ktoś z Państwa wolałby słuchać wersji francuskiej albo nie ma wyboru, musi słuchać wersji francuskiej, pozostaje mu tylko kliknąć na ikonkę interpretation i oczywiście przełączyć się na język francuski. My będziemy mówiły po polsku, natomiast tłumaczenie będzie dostępne w języku francuskim właśnie po kliknięciu na tę ikonkę French, która się wyświetla, kiedy się klika na interpretation.
do takich kwestii, myślę, technicznych, gwoli wyjaśnienia, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Mamy kilku, mam wrażenie, kilka osób francuskojęzycznych, ale które całkiem dobrze sobie dają radę po polsku. Zobaczymy, jak to z czasem się rozwinie. Mam wrażenie, że jednak większość osób, które się dzisiaj włącza, są to osoby polskojęzyczne, które poszukują informacji, no właśnie, jakie mogą być perspektywy dla biznesu. Pan Piotr mówi nam wszystkim dzień dobry. My również witamy pana Piotra. No witamy nie tylko oczywiście pana Piotra, ale wszystkie osoby, które się włączają, ale które po cichutku tutaj czekają i na razie się jeszcze nie odzywają. Ja już mówiłam, więc trochę mam wrażenie, że tak będę się powtarzała. Proszę mi wybaczyć, ale to dla nas taka trochę premiera. Po raz pierwszy spotykamy się z Państwem w tej formule randewu biznesu w formie online. I ja wręcz zaryzykowałam stwierdzenie, że po raz pierwszy w ogóle w historii Izby organizujemy tego typu spotkanie, taką debatę właśnie w formie online. Także gdzieś tam w tych archiwach Izby będziemy sobie odnotowywać. Pamiętam, jak żeśmy przygotowywali się do obchodów 25-lecia, które miało miejsce w zeszłym roku, w 2019 roku i grzebaliśmy właśnie w tych wszystkich albumach, w tych wszystkich materiałach, jak to wyglądało w momencie, kiedy zakładana była Izba, co się działo, kiedy ona miała te swoje 5-10 lat. Proszę, kolejne jakieś inicjatywy. Trochę zostaliśmy do tego zmuszeni, ale mam wrażenie, że tak chcieliśmy wrócić do tego, żeby się móc spotykać. Spotykamy się zazwyczaj w każdy wtorek, pierwszy wtorek miesiąca. Formuła randewu biznesu jest formułą, która pozwala zgromadzić sporą liczbę przedstawicieli naszych firm stowarzyszonych, a w tym momencie mamy ich ponad 450, zarówno dużych, średnich czy małych firm, które poszukują informacji dotyczących ich biznesu. Te tematy są bardzo zróżnicowane, a my postanowiliśmy wrócić do organizacji randewu biznesu i zaprosiliśmy jako naszych gości dwie wybitne specjalistki po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, no właśnie, jakie mamy perspektywy dla biznesu w dobie aktualnych przemian związanych oczywiście z panującą pandemią. Naszymi gośćmi są pani profesor Katarzyna Żukrowska. Pani Katarzyna jest ekonomistką, politologiem, specjalistką od stosunków międzynarodowych, gospodarczych, politycznych, jest profesorem nauk ekonomicznych i wykłada w Szkole Głównej Handlowej. Drugim naszym gościem jest pani dr Anna Bauman-Popczyk. Panie podpisały swoje ikony, więc nie będzie, swoje ekrany, więc nie będzie wątpliwości, do której z pań się zwracam. Pani dr Anna Bauman-Popczyk jest epidemiologiem i naczelnikiem Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mamy zatem spojrzenia z dwóch zupełnie różnych stron, od strony ekonomii i od strony medycyny. Kwestie może techniczne, ja przypomnę dla tych osób, które jeszcze tego nie usłyszały. My będziemy rozmawiać w języku polskim, tak nam będzie prościej, myślę. Natomiast jest z nami, bardzo za to dziękuję, firma zajmująca się tłumaczeniami specjalistycznymi, widzę, że odmiana już zaczyna mi sprawiać trudność, GEMRA i macie Państwo możliwość skorzystania z tłumaczenia na język francuski. Zapraszam zatem do kliknięcia na ikonkę, która znajduje się u dołu Państwa ekranu Interpretation i kliknięcia na ikonkę z językiem francuskim po to, żeby słyszeć właśnie język francuski. Dla pewności ja może tylko powiem to samo po francusku, żeby ewentualnie osoby francuskojęzyczne zrozumiały, co ja mówię. Pour ceux qui préfèrent nous entendre parler en français, je vous conseille de cliquer sur l'icône qui se trouve en bas de votre écran, interprétation, et ensuite choisir la langue française pour pouvoir profiter de la traduction offerte par la société GEMRA qui est donc présente avec nous. Tous les débats se dérouleront en polonais. Donc, pour profiter de la version française, il faut cliquer sur l'icône interprétation. Vous avez la possibilité de poser des questions
en écrivant soit via chat, soit sur le chat, soit via les questions et réponses qui se trouvent également en bas de votre écran. Czyli kwestie techniczne już myślę mamy za sobą. Przypominam, ponieważ ja się dorwałam troszeczkę do mikrofonu, więc ja pozwolę sobie zadawać paniom pytania i ruszyć jakby z naszą dyskusją, a Państwa zapraszam do tego, żeby zadawać te pytania na czacie na bieżąco, ewentualnie poprzez ikonkę Q&A czy podniesienie ręki, wtedy będziemy widzieli, że Państwo chcecie zadać jakieś pytanie. No dobrze, bo jak wszystko to powiem po raz piąty, to już będę miała wrażenie, że już nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Ja w takim razie proponuję, żebyśmy zaczęli. Jeżeli będzie ktoś do nas dołączał, Tosiu, to może będę Ci wdzięczna w razie czego za poprowadzenie i nawet napisanie czegoś na czasie. Może będziemy w stanie włączyć osoby w późniejszym terminie. Raz jeszcze witam serdecznie w takim razie panią profesor Katarzynę Żukrowską i panią doktor Annę Bauman-Popczyk. Postaraliśmy się o to, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są perspektywy, na co możemy liczyć jako przedstawiciele biznesu w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej. I postanowiliśmy skonfrontować trochę spojrzenie ekonomistki i osoby, która patrzy na to z punktu widzenia medycyny, epidemiologia. Jakie są szanse na to, żeby no, wrócić jakby do normalności, co na to medycyna, a co twierdzi, czego poszukuje ekonomia. Ja może zacznę od pytania do pani profesor. Pani profesor, zauważyliśmy bardzo szybko, musieliśmy w ciągu dosłownie kilku dni bardzo szybko dostosować nasze zachowania, nasze przyzwyczajenia, przejść bardzo często na pracę zdalną, nawet w takich obszarach, które no, do tej pory wydawały się praktycznie niemożliwe do reorganizacji w formie zdalnej. Mam wrażenie, że coraz więcej mówi się, czy no, wdraża właśnie również te procesy automatyzacji. Czy jest szansa na to, żebyśmy wrócili w takim razie do tej poprzedniej sytuacji, do tak zwanej normalności? Jak pani ocenia właśnie to przejście na zupełnie nową formułę i ewentualny powrót do starej formuły? Normalność będzie inna, tak mi się wydaje. To znaczy zawsze w takich momentach przełomowych okazuje się, że były dostępne technologie, ale z takich czy innych względów nie były wdrażane do praktyki, nie wykorzystywaliśmy ich w praktyce. I teraz tak, po pierwsze zmienią się nasze przyzwyczajenia, bo to jest dość długi okres, prawda? 3 miesiące siedzenia w domu, nagle się okazuje, że można żyć troszeczkę inaczej niż żyliśmy do tej pory. Możemy pracować też inaczej. To wpłynie i na biznes w wielu dziedzinach i wpłynie też i na naukę, na chociażby rozwiązywanie problemu kolejek do lekarzy, prawda? Wiele rzeczy musieliśmy przyjść do lekarza, dostać receptę i musieliśmy być tam osobiście. Natomiast się okazuje, że tylko zapisujemy się, mówimy, że chodzi nam o taką i taką receptę i dostajemy tę receptę. Wiele rzeczy ulegnie zmianie i to będzie widoczne i w skali międzynarodowej, dlatego że kraje, które nie były włączane do tego, co nazywamy międzynarodowym podziałem pracy, czyli nie włączano ich do nurtu głównego gospodarki, teraz włączą się. A te kraje, które reprezentują grupę najbardziej zaawansowanych, pójdą jeszcze wyżej. Czyli w zasadzie każdy na tym powinien skorzystać. Czy perspektywy dla Polski są dobre? Ostatni ekonomista pokazuje, że mieliśmy najwyższy wzrost w poprzednich latach i spadek będzie najniższy, a przyszły rok, i to są prognozy, które daje Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska, będzie już na plusie, czyli gospodarka odbije.
Rozumiem, że jeżeli porównujemy się z innymi krajami Unii Europejskiej, czy nawet z krajami ościennymi, takimi jak na przykład Czechy, Słowacja, Węgry i tak dalej, to te perspektywy dla Polski są stosunkowo najlepsze. Najlepsze, zdecydowanie. Czyli można mówić o najmniejszych spadkach. Dynamika wzrostu jest, znaczy spadek tej dynamiki jest najniższy. No my wyjdziemy w wartości ujemne, natomiast ten spadek nie będzie tak głęboki jak w Czechach czy w gospodarce węgierskiej. Natomiast startowaliśmy z wyższego poziomu. Czemu w takim razie jesteśmy takimi szczęściarzami? Jak to się dzieje, że nie dość, że Polska ma taki permanentny wzrost w zasadzie od początku lat 90., to jeszcze teraz udaje nam się stosunkowo najmniej spaść, tak jak Pani mówi tutaj, jeżeli chodzi o ten okres pandemii. To znaczy tak, nie do końca ten wzrost był od początku transformacji. Był nieprzerwany. Mieliśmy spadek transformacyjny, ale to oznaczało po prostu głębokie zmiany, silne i szybkie włączenie się w główny nurt gospodarki światowej. Wiele krajów odkładało szok wywołany transformacją. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nawet umowa Czechosłowacji, jeszcze wtedy była Czechosłowacja z Unią Europejską, a potem po rozwodzie Czech i Słowacji oznaczała, że renegocjowano umowę przez dwa kraje, czyli opóźniano zbliżenie do Unii Europejskiej. Ale tych przykładów jest o wiele więcej. To są różnego rodzaju techniczne rozwiązania, na przykład cała polityka kursowa była całkowicie inna u nas niż w chwili obecnej. A teraz jest, startujemy, znaczy tak, może jeszcze 2008, bo to była jedyna oaza, jak się mówiło, Zielona Wyspa. Zielona Wyspa. I jeszcze Australia z krajów OECD też była, wykazywała dodatnie przyrosty PKB. Dlaczego? No to było echo, bo myśmy szok przeżyli wcześniej. Bardziej dostosowuje się nasza gospodarka do przemian, przyjmuje te przemiany. Im więcej jest działania ręcznego, sterowania rządowego, tym mniejsze są możliwości elastycznego reagowania na te impulsy rynkowe, na które powinniśmy reagować. I to widać w przypadku naszej gospodarki. No dobrze, zapędziłyśmy się z panią profesor jeszcze tak naprawdę do początku prawie że transformacji roku 2008, a mieliśmy rozmawiać głównie o tym, co teraz. Pani doktor, zwracam się teraz do pani Anny doktor, do pani doktor Anny Bauman-Popczyk, przepraszam. To ja w takim razie mam takie pytanie, no właśnie, w jakim my momencie jesteśmy, w jakim momencie epidemii jesteśmy, czy to najgorsze już jest za nami? I teraz to luzowanie już nie będzie pociągało za sobą jakichś dramatycznych skutków? Czy może nam Pani opowiedzieć trochę z Pani perspektywy, jak wygląda ta sytuacja i no właśnie, jaką mamy perspektywę przed sobą? Obecna sytuacja epidemiologiczna u nas w Polsce jest w miarę stabilna. Ale chciałabym najpierw odnieść się do sytuacji epidemiologicznej, jaką mamy na świecie i w Europie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie na świecie jest odnotowanych ponad 6 milionów zakażeń, ponad 375 tysięcy zgonów. Jeśli chodzi o Europę, to kraje najbardziej dotknięte to przede wszystkim Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja. Na tym tle Polska wypada stosunkowo stabilnie. Trudno tutaj powiedzieć, czy dobrze, czy źle, ale możemy powiedzieć na razie, że ta sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Od paru tygodni notujemy taką średnią liczbę zakażeń na poziomie 200-400 przypadków. W tej chwili to, co obserwujemy, to występowanie
dosyć sporych ognisk zakażeń, na przykład w województwie śląskim, tutaj u nas w województwie mazowieckim. To rozpowszechnienie zakażeń w naszym kraju jest dość zróżnicowane geograficznie. Tak? Są regiony mniej dotknięte, tak jak na przykład województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, czy też podkarpackie, a są województwa, tak jak już mówiłam, śląskie, mazowieckie, w tej chwili łódzkie, to też zaczynają, tak, które są zdecydowanie bardziej dotknięte. My to też obserwujemy we Francji, tam też występuje taka sytuacja, tak, faktycznie tak, Paryż już swego czasu, to się wszystko zaczęło na północy Francji, one były dużo bardziej objęte tymi przypadkami, wręcz tworzone były te czerwone strefy, tak, skąd można było wyjeżdżać. Trochę na tej samej zasadzie widzę, że obserwujemy to samo w Polsce, ale czy to jest tak, bo faktycznie ta krzywa zachorowań i związanych z tym konsekwencji jest niesamowicie spłaszczona. Polska bardzo szybko i tak dość drastycznie, powiedziałabym, zareagowała i wprowadziła, rząd wprowadził dużo obostrzeń, co faktycznie spłaszczyło tę krzywą zachorowań. Jak pani ocenia, jakie mogą być dalsze perspektywy? Czy to będzie się ciągnęło jeszcze przez wiele, wiele tygodni? Czy to może właśnie ruszyć troszeczkę do góry, a potem spaść? Jak te luzowania, które wprowadzamy i te wesela na 150 osób i tak dalej, otwarte siłownie, jeszcze do klubu nie możemy pójść, ale jak to może wpłynąć faktycznie na tę krzywą zachorowań i śmiertelności? Myślę, że... Kula tutaj proszę już ją wyjąć, o której mówiłam na początku. Powiem tak, nikt nie ma kryształowej kuli. Bardzo trudno tutaj cokolwiek przewidywać. Są oczywiście modele matematyczne opracowane specjalnie na tego wirusa, na ten patogen, które uwzględniają możliwość predykcji dalszego rozwoju tej sytuacji epidemiologicznej. My na pewno już epidemiolodzy wiemy, że możemy spodziewać się wzrostu zachorowań w okresie jesienno-zimowym. W tej chwili, to jest to, o czym pani mówiła, jeszcze bazujemy na działaniach rządu, na bardzo szybkiej reakcji. Ta szybka reakcja też była możliwa dzięki temu, że u nas te zachorowania wystąpiły nieco później, około miesiąca później niż w pozostałych krajach europejskich. Stąd też mieliśmy czas, żeby się przygotować i też wiedzieliśmy, jak szybko i sprawnie powstrzymać rozwój epidemii. Natomiast najprawdopodobniej będzie taka sytuacja, że dojdzie do wzrostu zachorowań. Ale my w tej chwili, żeby też tutaj nie snuć czarnych wizji, mamy już bardzo dużo wiedzy na temat tego wirusa, na temat sposobów szerzenia się, na temat tego, w jaki sposób możemy mu zapobiegać i w jaki sposób planować działania systemowe, tak żeby zminimalizować to ryzyko szerzenia się zakażeń w populacji. Powiedziała Pani o tym, że spodziewacie się Państwo wzrostu zachorowań na jesieni. Dlaczego? Będzie to związane, znaczy jest to związane z sposobem przenoszenia się tego wirusa. Wirus szerzy się drogą kropelkową. W związku z tym taka aura jesienno-zimowa sprzyja skupiskom ludzi, tak, to, że się gromadzimy w pomieszczeniach, mniej przebywamy na otwartej przestrzeni. Myślę, że on tutaj będzie miał taki charakter sezonowy jak grypa. W przypadku grypy też tutaj możemy zaobserwować dwa szczyty, tak? Taki szczyt jesienno-zimowy i szczyt wiosenny. Epidemiolodzy przewidują, że być może tak samo będzie w przypadku tego wirusa, ponieważ drogi szerzenia są bardzo, no są takie same jak w przypadku wirusa grypy. Pani profesor, skoro przed nami taka perspektywa, że być może jeszcze lato, teraz mamy pewne luzowanie obostrzeń, coraz więcej firm powraca do pracy, no
normalne i stara się wznowić produkcję, ale tutaj mamy przed sobą taką perspektywę znowu być może powrotu tych obostrzeń i pewnych ograniczeń na jesieni. Jak polska gospodarka może sobie z tym dać radę? Co będzie, jeżeli tego typu ograniczenia zostaną znowu wprowadzone? Jak może się to odbić? Bo mamy pewne predykcje właśnie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, który ma odbić w trzecim kwartale, a wręcz na początku 2021 znowu być dodatnim wzrostem. Jak pani ocenia, na ile te przewidywania właśnie biorą pod uwagę również wzrost zachorowań na jesieni i ewentualne związane z tym decyzje rządu ograniczenia dla ludzi, dla firm? No, tutaj zdecydowanie potrzebna jest kryształowa kula, dlatego że prognozy dotyczące gospodarki nawet w normalnych warunkach, czyli cykliczności rozwoju tej gospodarki, są w dużym stopniu nieprzewidywalne. Czyli jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że będzie 3,5, to potem może albo w górę, albo w dół korygować te wyniki. Także tutaj nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. Co możemy przewidzieć? Z pewnością będą określone konsekwencje dla budżetu. Dlatego, że po pierwsze, już mamy jeden kwartał mniejszych wpływów do budżetu i ciśnienie, jeżeli chodzi o wzrost wydatków. Czyli powstaje luka, zresztą jest przyzwolenie Unii Europejskiej na tego rodzaju politykę we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. No ale pytanie, jak długo można w ten sposób działać? To będzie oznaczało presję na stopy procentowe, dlatego że będzie duży popyt na kredyty. Państwo jest największym w tym momencie kredytobiorcą. No, to może nakręcać również i inflację. Będzie miało wpływ na różne sfery działalności gospodarczej. Małe i średnie firmy, które nie mają specjalnych oszczędności, no będą miały problem. Jeżeli to jest osoba, jednoosobowa firma, czy dwuosobowa, czy rodzinna, nie zatrudniająca większej liczby pracowników, no to oni są w stanie dać sobie w takich warunkach radę. Natomiast jeżeli to jest firma, która zatrudnia pracowników i musi im płacić pensję, a nie ma tej produkcji, nie ma przychodów, czy nie ma produkcji w takiej skali, jak powinna być, no to to już mamy problem i takimi firmami zajmuje się polityka interwencyjna, czyli te zwiększone wydatki państwa pochodzące z budżetu. No czyli mamy jakby błędne koło, prawda? Z jednej strony małe dochody, z drugiej strony wysokie wydatki. A jeszcze te wydatki są nakręcane przez, czy będą nakręcane przez inflację. A z inflacją już dawno nie mamy do czynienia. Już to inflację pamiętają ci, którzy wspominają początki transformacji, jak ona wygląda. Jej źródło będzie zupełnie inne w tej chwili. Niestety inflacja zaczęła nam rosnąć. Bezrobocie bardzo powoli jak na razie. Ale startowaliśmy z niskiego poziomu, tak. Bezrobocia. No ale prawda, mój szef zawsze mówił, inflacja dotyczy wszystkich, a bezrobocie tylko bezrobotnych. Prawda? Póki to nie zbliża się do nas, to nie traktujemy tego jako poważne zagrożenie dla nas. A jednak jest to problem dla gospodarki, nie ulega wątpliwości. Czyli to bezrobocie z pewnością będzie wzrastało. A jak pani profesor w takim razie ocenia pani sytuację Polski na tle być może innych krajów, nie wiem, w Unii Europejskiej, naszych sąsiadów, tych, od których na przykład jesteśmy zależni, z którymi mamy najwięcej połączeń gospodarczych? Tutaj, w Unii Europejskiej jest to gospodarka niemiecka.
W nią mamy, to jest największy nasz partner, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Robiłam taką analizę, ale ona dotyczyła słabnięcia koniunktury, czyli było to robione no, gdzieś około roku temu, a nie w okresie pandemii. I wynikało z tego, że nadal ten rynek będzie naszym największym partnerem i te możliwości nie będą aż tak ograniczone, jakby to wynikało z dekoniunktury. Po prostu nasza gospodarka uzupełnia to, co produkuje się w gospodarce niemieckiej. Zresztą mamy już w tej chwili całkowicie inny podział pracy. To jest wewnątrz gałęziowy, czyli żeby mieć finalny produkt, trzeba importować i trzeba eksportować, w zależności od tego, gdzie ten produkt jest wytwarzany. Czyli nie przewiduję, żeby całkowicie gospodarki pozamykały się i przeniosły produkcję do wewnątrz, czyli na swoje własne rynki. No ale oczywiście słabnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wartości wymiany handlowej będzie miało miejsce, no bo jeżeli nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne się zmieniają, jeżeli będziemy mniej kupować, jeżeli... A będziemy mniej kupować? Chyba tak, dlatego że zmieniają się nasze przyzwyczajenia. Jeżeli wolny czas spędzało się w galeriach, no to od czasu do czasu z nudów się coś kupiło, niekoniecznie rzeczy potrzebne. Natomiast teraz... Wychodziliśmy ze znajomymi, spotykaliśmy się, chodziliśmy do restauracji, wyjeżdżaliśmy na weekendy, tak, na narty, czy jak, w jakiś inny sposób spędzaliśmy czas. Mam wrażenie, że w dużym stopniu, no przynajmniej przez te kilka miesięcy zostało to ograniczone. Ciekawe. No tak, ale to może, to, jeżeli chodzi o restaurację, to może odbić, bo już nudziło nam się gotowanie w domu, chociaż bardzo dobrze telewizja to pokazuje, jak można uatrakcyjnić taki proces gotowania, włączając w to całą rodzinę, łącznie z małymi dziećmi, które w to można zaangażować. Więc możemy powiedzieć, nie chcę już sama gotować, chcę, żeby ktoś mi dał to jedzenie, prawda? Czyli restauracje nie przewidywałabym aż tak dramatycznego ograniczenia. Natomiast jeżeli chodzi o produkty różnego rodzaju, które no nie wiem, odzież, różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy, które kupujemy do domu, bo nam się podoba, mamy coś takiego, ale akurat to nam wpadło w oczy. To w momencie, kiedy nie będzie nam wpadało w oczy, to nie będziemy na to wydawać po prostu pieniędzy. Zresztą tak samo jest z kolejną parą butów, prawda, czy kolejnym, nie wiem, wazonikiem. Więc zatem, gdyby miała pani inaczej konsumować. Czyli inna konsumpcja, zmienią nam się przyzwyczajenia być może konsumpcyjne. No, z drugiej strony dużo więcej rzeczy nauczyliśmy się kupować przez internet, więc na pewno tutaj też zmieniają się zachowania nasze konsumentów, ale również możliwości oferowane nam przez sklepy. Inne branże według pani profesor mogą zostać najbardziej dotknięte i będą wymagały głębszej transformacji czy lepszego dostosowania się do obecnej sytuacji? Wydaje mi się, że wiele dziedzin będzie ulegało zmianie. Sama produkcja powinna odczuć te zmiany ze względu na wprowadzanie różnego rodzaju rozwiązań automatyzacji produkcji. Czyli z jednej strony mamy zjawisko rosnącego bezrobocia i no, w sumie można powiedzieć, że łatwiejszego zdobywania pracowników, a z drugiej strony zaczynamy myśleć poważnie o tym, w jaki sposób można wykorzystać te nowe technologie, jeżeli mamy jakieś środki zainwestować w automatyzację produkcji. A szczególnie ma to duże znaczenie w warunkach, kiedy no, mamy zachować dystans między poszczególnymi pracownikami. Czyli to jest rozwiązanie, które przyspieszy te procesy. To nie ulega wątpliwości.
Dobrze, właśnie pani profesor poruszyła kwestię zachowywania dystansu. Wracam w takim razie do pani Anny Bauman-Popczyk. Pani jest epidemiologiem. Proszę mi powiedzieć, no, na co musimy się nastawić, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, ta właśnie społeczno-gospodarcza, jakie procedury czy obostrzenia zostaną z nami na dłużej. Już wiemy, że możemy nie nosić maseczki, no chyba, że jesteśmy w jakiejś bliskiej odległości, tak, od drugiej osoby, co z pani punktu widzenia powinno w każdym razie zostać, aby zachować no, jak najmniejsze zagrożenie i zachować jak największe bezpieczeństwo. No przede wszystkim to będzie... Możemy się spodziewać, również jako pracodawcy, bo proszę sobie wyobrazić teraz tą fabrykę tysiąca czy kilku tysięcy osób, którą trzeba przystosować do pani wskazówek. No na pewno to będzie duże wyzwanie i nowe wyzwanie i dla pracodawców, dla wszystkich, dla pracowników również. Myślę, że dobrze jest zapamiętać takie trzy zasady, które będą z nami przez najbliższe parę miesięcy, jeśli nie rok, dwa lata. To będzie to dystans społeczny, to będzie dezynfekcja rąk. I to będą maseczki. To są takie trzy podstawowe zasady, bardzo proste, ale ich przestrzeganie będzie nam minimalizowało ryzyko zakażenia. Jeśli chodzi o jakieś szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych branż, zasady, to ja tutaj bardzo serdecznie polecam, są wytyczne opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, we współpracy z poszczególnymi ministerstwami. Te wytyczne dotyczą różnych branż, znajdują się na stronach rządowych. Także zachęcam do korzystania. Natomiast te trzy zasady, one zostaną z nami jeszcze na długo. No właśnie, na długo, ale pytanie na jak długo? Kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się tego powrotu do normalności, jeżeli znowu może pani wyjąć swoją... Się, tak, to jest ciągłe powoływanie się na szklaną kulę, nie mamy. Czym to może być spowodowane? Od czego to będzie zależało? To będzie zależało od wielu czynników. Tak jak powiedziałam, my nadal mało wiemy na temat tego wirusa. Nie wiemy, czy i jak szybko zostanie opracowana szczepionka. Proces opracowania szczepionki jest dosyć długi, trwa średnio 10 lat, ale na szczęście prace nad stworzeniem skutecznego preparatu szczepionkowego przyspieszyły. Obecnie zdaje się, że pracuje około 100 grup badawczych nad opracowaniem potencjalnego kandydata, który będzie skuteczną i bezpieczną szczepionką. Czy to wcześniej też mieliśmy takie przykłady takiej współpracy międzynarodowej przy opracowywaniu szczepionek? Bo mam wrażenie, że dużo się mówi właśnie o tym, że wiele ośrodków naraz pracuje i współpracuje. Tak. Zgadza się. To jest takie... Też mieliśmy trochę do czynienia z tym przy opracowaniu szczepionki przeciwko wirusowi eboli, natomiast akurat przy tym wirusie to zjawisko współpracy, kolaboracji i między ośrodkami, i międzynarodowej uległo wzmocnieniu. W tej chwili mamy chyba 10 takich głównych potencjalnych kandydatów na szczepionki. Jest silna grupa oksfordzka, która deklaruje się, że już we wrześniu będziemy mogli skorzystać z wyników ich prac. Natomiast skorzystać z wyników prac. Czy już będzie szczepionka? Tak zadeklarowali. Natomiast wielu ekspertów, wielu epidemiologów raczej podchodzi do tych deklaracji dosyć sceptycznie. I taki realny czas, pomimo tego, że on będzie bardzo szybki, to uważa się, że to będzie okres taki 12-18 miesięcy, kiedy rzeczywiście będziemy mogli mieć do czynienia ze szczepionką. Licząc od mniej więcej teraz miesiąca czerwca, tak? Czyli możemy się spodziewać, że to już nie będzie grudzień 2020 czy luty 2021, czyli raczej... Na pewno nie. A co bez szczepionki w takim razie? Czy tylko ta zasada trzech tak
nie wiem jak to nazwać, trzech zasad, tak, wytycznych. Tak. Jest jeszcze... Właśnie na to, że nie będzie tego rozprzestrzeniania się drogą kropelkową, bo będziemy się starali zachować dystans społeczny i tak dalej, ale... Mhm. Wiele osób liczy jeszcze na zjawisko odporności zbiorowiskowej. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy chronieni i ten łańcuch epidemiczny zostanie przerwany przez to, że bardzo dużo osób w populacji będzie odporna, a odporni się przez przejście zakażenia. W tej chwili tak naprawdę do końca nie wiemy, czy przejście zakażenia, przechorowanie daje odporność. Na pewno wzbudza odpowiedź immunologiczną. U osób, które były zakażone, stwierdzamy obecność przeciwciał. Natomiast nadal nie wiemy, czy schroni to skutecznie przed kolejnym zakażeniem, a jeśli tak, to jak długo? Tego jeszcze nie wiemy. Pojawiło się pytanie ze strony jednego z uczestników. Pani doktor, mówiła Pani o tym, że na jesieni możemy spodziewać się wzrostu zachorowań i obecnie mając około 300-400 nowych zakażeń dziennie. Jakich liczb powinniśmy się spodziewać na jesieni? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, nie. Myślę, że to jest bardzo trudne do oszacowania. Skala wzrostu liczby zakażeń. Nie będę tutaj w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Na pewno myślę, że będzie to też zależało od potencjału diagnostycznego, który będziemy mieć w naszym kraju. To znaczy, ile tych zakażeń rzeczywiście będziemy w stanie wykryć. Zdiagnozować, dokładnie. No dobrze, czyli możemy spodziewać się powrotu, szczepionki raczej powiedziałabym taką późną wiosną 2021 i w związku z tym myśli Pani, że ona będzie na tyle szybko już wprowadzona do obiegu, że stanie się masową szczepionką, będziemy wszyscy mogli się zaszczepić, a wirus się nie zmutuje w międzyczasie i nie uodporni na tą szczepionkę? Zadaję tutaj Pani, proszę Pani, bardzo, bardzo szerokie spektrum problemów. To znaczy, może nie mówimy tutaj o mutowaniu wirusa, ale o jego zmienności. Z tego, co wynika z dotychczasowych wyników badań, ten wirus nie jest aż tak zmienny w tej chwili, taki mamy stan wiedzy, żebyśmy mieli do czynienia z sytuacją podobną jak w przypadku grypy sezonowej, gdzie co roku musimy zmieniać skład preparatu szczepionkowego. Natomiast wracając do pytania o szczepienie, jak szybko i czy uda się to dosyć sprawnie przeprowadzić, jeżeli już będzie, myślę, że może to się udać, dlatego że bardzo na przykładzie opracowania tej szczepionki widzimy, jak sprawnie przebiegają procesy, które, tak jak powiedziałam, trwały 10 lat. Na przykład, jeśli chodzi o badania przedkliniczne i kliniczne preparatów szczepionkowych, w tym wypadku tego preparatu mamy do czynienia z połączeniem faz, co wcześniej nie było praktykowane. Czyli faza przedkliniczna eksperymentu na zwierzętach jest połączona z pierwszą fazą badań klinicznych na ochotnikach, co już bardzo przyspiesza cały proces. Dodatkowo też wykorzystuje się dostępne technologie opracowane przez inne zespoły. Technologie również są udostępniane przez firmy farmaceutyczne, przez Glaxo czy koncern francuski Sanofi. Tak, który też udostępnia swoje rozwiązania właśnie zespołom pracującym nad opracowaniem tej szczepionki. Co więcej, niektóre zespoły też deklarują, że niemalże równolegle z fazą tą trzecią badań klinicznych będą już pracowały nad linią produkcyjną
nie czekając na otrzymanie, na dopuszczenie do obrotu tego preparatu, tylko tak, że już w momencie otrzymania tego pozwolenia oni już będą w stanie... Gotowi. Tak, już będą gotowi, już będą w stanie przygotować preparat, wyprodukować go. Oczywiście pytanie jest kolejne. Czy i w jaki sposób wytworzyć taką, na taką skalę ilość preparatów, która umożliwi uodpornienie dużej populacji, tak? To są akurat, to są już takie zagadnienia technologiczne, ale rodzi się kolejne pytanie, takie zagadnienie bioetyczne. Jeżeli już będziemy mieć gotową szczepionkę, to kogo w pierwszej kolejności zaszczepimy? No tak, już się pojawiły dywagacje pomiędzy rządem amerykańskim a rządem francuskim, tak, że nie omieszkamy zapewne się jeszcze tutaj pokłócić między sobą, kto ma prawo i kto ma prawo być pierwszy. No więc właśnie, więc pojawiają się też takie opinie ekspertów, że w chwili pojawienia się takiego preparatu WHO bądź inna agenda zajmująca się sprawami zdrowia powinna opracować jasne wytyczne, jasne zasady, i spowodować to, żeby kraje lepiej rozwinięte, bogatsze, no jednak nie, żeby ten dostęp był równy dla wszystkich krajów i żeby był też uzależniony od sytuacji epidemiologicznej. Oby, ale faktycznie dużo, dużo pytań, na które do tej pory chyba my nie musieliśmy odpowiadać i które w związku z tym nie są prostymi pytaniami. Pozwolę sobie włączyć kolejne pytanie, pani doktor, znowu do pani, dlatego kilka z naszych firm stowarzyszonych działa w branży eventowej, w branży targowej. Wszystkie te wydarzenia zostały zamknięte, co z kolei profesor pani wie, że to też mocno obciąża naszą gospodarkę, dlatego, bo po pierwsze te wydarzenia się nie odbywają, cierpi cały sektor gospodarki. To są często spotkania, które gromadzą no właśnie kilkaset, a jeśli nie kilka tysięcy, a nawet czasami kilkanaście tysięcy osób. Już zostało zawieszone czy zorganizowane na razie online Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach i przeniesione na miesiąc wrzesień. Ciągle nie wiemy, co będzie z kongresem ekonomicznym w Katowicach. Jak pani myśli, z punktu widzenia epidemiologia, jak tego typu wydarzenia mają szansę się odbyć, na przykład właśnie we wrześniu, bo to jest takie skupisko, mam wrażenie, na jesieni tych wydarzeń, dużych wydarzeń gospodarczych. To jest bardzo trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo tutaj proszę należy brać, się. Tak. Tutaj należy brać pod uwagę też sytuację epidemiologiczną. A jaka sytuacja epidemiologiczna będzie we wrześniu? Trudno tutaj przewidzieć. To też będzie zależało od decyzji rządu i od, że tak się wyrażę, luzowania obostrzeń. W tej chwili duże wydarzenia eventowe no, są, muszą być odwołane, ponieważ no, nie mogą się odbywać, tak? Czy rozumiem, że jakieś wskaźniki, czy jakieś kryteria muszą zostać spełnione, żeby faktycznie do na przykład organizacji takich wydarzeń doszło? Jest ten wskaźnik R. R0. Tych zakażeń. Tak. Jest to, ona jest różnie nazywana, to jest podstawowa liczba odtwarzania, która mówi o tym, ile osób może być zakażonych przez jedną osobę chorą. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją taką, że w Polsce ta liczba R0 dla całego kraju jest około jedności, natomiast w niektórych regionach, tak jak już wspomniałam wcześniej, niektóre regiony kraju są bardziej dotknięte, na przykład województwo śląskie, tam się szacuje, że ta liczba R0 jest powyżej jedności. Oznacza to, że no, dochodzi do rozwoju epidemii. Gdyby była poniżej... R0 rozumiem na poziomie 1, to znaczy, że jedna osoba zakażona może zarazić... Jedną osobę. Oczywiście, tak? Jedną osobę zdrową. Tak, jedną osobę zdrową. Czy według pani, jeżeli ten wskaźnik R0 zostanie utrzymany na poziomie 1, jednego... Powinien być poniżej jednego. A, powinien być poniżej jednego.
Czyli znowu dystans społeczny. Żebyśmy mówili o spadku liczby zakażeń i o zahamowaniu epidemii. Dobrze, to musimy w takim razie faktycznie mocno pracować nad tym, żeby to spadło. No dobrze, to skoro znowu wyjmujemy wszyscy kryształowe kule, pani profesor, wracam do pani, bo tutaj zamęczyliśmy panią Annę pytaniami o to, co będzie, gdy i co się musi zadziać i tak dalej. Sporo się ostatnio mówiło o oczywiście różnych branżach, ale sporo się mówiło o branży lotniczej, między innymi pewnie dlatego, że to są takie branże dość kosztochłonne, bym powiedziała, i ta pomoc publiczna, która może ewentualnie być udzielona różnym tym wielkim liniom lotniczym, będzie kosztowała de facto wszystkich nas, podatników Unii Europejskiej, spore pieniądze. Czy może pani tutaj zaryzykować jakieś przypuszczenia, jaką perspektywę pani widzi dla branży lotniczej? Czy możemy się spodziewać jakiejś upadłości? Jak to wpłynie na te tanie linie lotnicze? Czy tutaj wiem, że Lufthansa została poproszona o ograniczenie swojej siatki połączeń. Jak to wpłynie na tych dużych graczy, na przykład choćby w Unii Europejskiej? Jakie perspektywy dla tych mniejszych linii lotniczych? Można przewidywać różne scenariusze. Może nastąpić na przykład umiędzynarodowienie tej branży o wiele większe niż ma miejsce teraz. I to będzie oznaczało wzajemne wspieranie się. Jeden ma pieniądze, jeden ma załogę, jeden ma sprzęt latający, prawda, czy różnego rodzaju usługi remontowe. Bardzo, bardzo szybko ta dziedzina jakby odbija. No, u nas włączono w tej chwili loty krajowe. Krajowe. Międzynarodowe prawdopodobnie też będą uruchomione w związku z okresem turystycznym. Namawia się nas do spędzania urlopów w Polsce. Bardzo duży jest popyt na przyczepy kempingowe, co jest... Ponoć też na ogródki działkowe. Też. No i w mieszkaniach szuka się mieszkań z balkonami, bo to też pozwala utrzymywać dystans. Natomiast samolot to jest jakaś kapsuła, w której jesteśmy zamknięci i możemy się zakażać wzajemnie. Ale myślę, że nie będziemy w tych kategoriach myśleli, no bo jeżeli się spotykamy i bada się, czy jesteśmy zakażeni, czy nie, no to będziemy równie tak samo pilnie przeczesywani, zanim wsiądziemy do samolotu i będziemy mogli udać się w jakąś podróż. To zresztą zaczyna się dziać na tych liniach krajowych. Także myślę, że tutaj zmiany będą. No, te zmiany obserwuje się od dłuższego czasu w liniach lotniczych. Na każdym rynku, na tych najbardziej zaawansowanych, na przykład na amerykańskim, nastąpiła konsolidacja tych firm, które świadczą usługi transportowe. To było przez długi czas traktowane jako przedłużenie ramienia obronnego każdego kraju. I wiele firm lotniczych pozostało pod nadzorem państwowym. Teraz prawdopodobnie to się zmieni. Tanie będą się rozwijały, tanie linie lotnicze, tak podejrzewam, dlatego że szukamy rozwiązań ekonomicznych, które jesteśmy w stanie przełknąć finansowo. Co nie oznacza, że zawsze będziemy musieli płacić za herbatę, bo kiedyś te tanie firmy wpadną na pomysł, że złotówka dodana czy tam odjęta od ich zysku nie jest olbrzymim obciążeniem, a 2,50 za kanapkę też nie jest obciążeniem, prawda, jako koszt. Także myślę, że te rozwiną się nowe firmy przewozowe lotnicze. Dobrze, to ja już jakby nie wchodząc, bo tak naprawdę powinnam przepytać panie na temat przyszłości każdej z branż, ale obawiam się, że skończyłybyśmy bardzo późno. Ja mam jeszcze może takie pytanie do pani profesor. Oczywiście państwa zachęcam cały czas do zadawania pytań. Kilka z tych pytań udało nam się przedstawić właśnie
i zadać. Jeżeli Państwo jesteście głodni jeszcze, żeby Panie uzupełniły nasze wypowiedzi, to zachęcam. Ja pozwolę sobie jeszcze Panie Profesor wrócić z tym pytaniem o tą globalizację. Czy jak Pani myśli, czy można mówić o tym, że ta globalizacja w jakiś sposób zostanie zahamowana, czy konsumenci będą się odwracać od tych produktów, czy producentów, tak, globalnych, aby uprzywilejowywać właśnie tych lokalnych dostawców, sprawdzone rozwiązania, ale bardziej jednak tutaj bliskie nam? I czy ewentualnie Polska może na tym skorzystać, bo kiedy mówimy o pewnym przenoszeniu produkcji, no to myślimy o tym, żeby przenosić ją bliżej siebie. To jest otwarty problem moim zdaniem, czyli ci, którzy są zwolennikami ograniczania kontaktów międzynarodowych i skupienia się na narodowej produkcji, mówią, no widzicie, co się dzieje. Te kraje, które były powiązane międzynarodowo, to mają teraz większe problemy niż my mamy. Nie do końca jest to prawdziwe, dlatego że mechanizm uruchomiony przez globalizację jest mechanizmem poszukiwania zysków. I to będzie towarzyszyło każdej działalności gospodarczej zawsze. Czyli szukamy takich rozwiązań, które obniżają nam koszty, podnoszą jakość tego produktu, czy mogą podnosić jakość i zwiększają możliwości zbytu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że z jednej strony międzynarodowo pracujemy nad szczepionką, która ma ograniczyć szkodliwe działanie czy śmiertelne zagrożenie wirusa, a z drugiej strony zamykamy się na produkcję krajową. Raczej to przyspieszy włączanie gospodarek, które do tej pory nie były włączone. To jest moje zdanie, bo przyspieszy procesy restrukturyzacji gospodarek tych wyżej rozwiniętych. Taką analizę robiłam w kontekście wojny amerykańsko-chińskiej i się okazuje, że na przykład Korea będzie mniej produkowała w zakresie tej gałęzi elektronicznej czy sprzętu biurowego. Natomiast ta produkcja dojdzie do takich krajów jak na przykład Pakistan czy Wietnam, czyli krajów reprezentujących niższy poziom rozwoju. Zresztą nie tylko Koreę tutaj wymieniano Japonię, też tam te procesy są powstrzymywane przez działania rządowe. To zostanie moim zdaniem przyspieszone, czyli globalizacja będzie rozwijała się. Ona może mieć okres zahamowania, no teraz to jesteśmy tego świadkami, natomiast nie oznacza to odwrócenia się i powrotu do samowystarczalności każdej gospodarki. Nie jest to możliwe po prostu. Czy pokuszę się jeszcze raz o to pytanie, czy Polska w jakiś sposób na tej innej globalizacji, tak bym może troszeczkę ją nazwała, czy na tej globalizacji post-covidowej może w jakiś sposób skorzystać? Z pewnością tak, tylko jest jeden duży problem, a mianowicie taki, że u nas bardzo długi jest okres tworzenia firmy, a on się wydłużył. No, firmę powinno się móc otworzyć w ciągu jednego dnia. U nas to przekracza jeden miesiąc, czyli to dużo energii trzeba zużyć na to, żeby taką firmę utworzyć. I druga rzecz, jak porównujemy na przykład podatki. To jest bardzo wrażliwy problem, akurat w kontekście tego, co mówiłam wcześniej o wydatkach, prawda? Najprostszym uzupełnieniem dochodów do budżetu to jest podniesienie podatków. Natomiast podatki stanowią koszt dla firmy. W Czechach podatek CIT, czyli Corporate Income Tax,
korporacyjny podatek od firm jest o 1% niższy. 1% może się wydawać niedużo, ale ilu handlowców walczy o ten 1% w kontrakcie? Tak, pani doktor, a czy w medycynie też można będzie mówić o dalszej postępującej globalizacji? Mówimy tutaj o z jednej strony o faktycznie większej współpracy ośrodków badawczych, z drugiej strony głośno było o tym, że tak naprawdę okazało się, że żeby wyprodukować na przykład te lekarstwa czy szczepionkę właśnie musimy używać substancji czynnych, których produkcja została skupiona właśnie w tych krajach azjatyckich. Czy myśli pani, że tutaj nastąpią jakieś reorganizacje, przetasowania? Czy o czymś takim się w ogóle mówi w świecie medycyny, czy na razie jesteśmy skupieni tylko na poszukiwaniu złotego środka? Ja myślę, że poruszyła pani bardzo takie skomplikowane zagadnienie. Omówienie czyli osobne na pewno, spotkanie. Myślę, że to tak, tak. Myślę, że na pewno osobne spotkanie na ten temat. Na pewno to, co możemy już zaobserwować, to może taki trochę bardziej korzystna relokacja środków finansowych, jeśli chodzi o badania naukowe. Być może teraz na przykładzie tej epidemii, pandemii, decydenci podejmą decyzję i zrozumieją w końcu, że jednak strefa badań podstawowych i w ogóle innowacyjność jest kluczowa. I na przykładzie właśnie czy szczepionki, czy w tej chwili prac nad lekami, widzimy, jak bardzo do tej pory był to niedofinansowany sektor. Podejrzewam, że pani profesor przyklaśnie, mówiąc o tym, że wydatki na badania i rozwój powinny wzrosnąć i powinny cieszyć się większymi zachętami. My też o to walczymy. Jak najbardziej, ale też należy włączyć do tego specyficzną selekcję tych tematów, które powinny być finansowane. Zupełnie inaczej wygląda ta selekcja u nas w porównaniu na przykład z moimi doświadczeniami w Komisji Europejskiej, bo sama jak dostawałam pieniądze na badania, to dostawałam na przykład recenzję, że to do niczego się nie nadaje albo że to jest genialne. W przypadku Komisji Europejskiej to dostawałam informację uśrednioną, czyli trzeba ci oceniający taki projekt muszą dojść do porozumienia. Bo tego rodzaju informacje, oczywiście jak zadamy sobie proste pytanie, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że 20 lat temu, 30 lat temu ktoś przychodzi do takiego badacza i mówi, wymyśliłam komórkę. Daj mi pieniądze. A po co ci komórka? Masz telefon na biurku, masz budkę na ulicy. Po co ci komórka? Prawda? Czyli wyobrażenie tego, na ile dany projekt może być potrzebny. To jest właśnie ten, który mówił, że to do niczego się nie nadaje, ten projekt do finansowania, a ten drugi miał tego rodzaju wyobraźnię. Czyli powinniśmy się również nie tylko przeznaczać pieniądze, bo przez przeznaczanie pieniędzy, przez pomyłkę możemy sfinansować dobry projekt, ale częściej możemy odrzucić dobry projekt. Natomiast powinniśmy nauczyć się selekcjonować, powinniśmy dogadywać się i wybierać metody selekcjonowania tych projektów do finansowania. Absolutnie jestem za finansowaniem, bo to też państwu może przynieść inne dochody poza podatkami. No na przykład z licencji, prawda? Tak, no mam wrażenie, że trudne czasy, bo od nas samych wymagamy i jednocześnie dostosowania się do absolutnie nowych, zmiennych warunków, jednocześnie reorganizując, realokując, tak, czy żądając realokacji środków w różnych obszarach i na wsparcie przedsiębiorstw i faktycznie na właśnie na te innowacje, na wsparcie innowacyjności.
Trudne czasy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej z tego wyjdziemy. Bardzo serdecznie Paniom dziękuję za udział w tym spotkaniu, za podzielenie się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję firmie tłumaczeniowej GEMRA, która dla Państwa tłumaczyła to spotkanie na język francuski, ale podejrzewam, że każdy język tak naprawdę jest dla firmy GEMRA możliwy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział. Spotykamy się za miesiąc na początku lipca, już wtedy w podobnej jeszcze pewnie formule. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Trzymam kciuki za to, żeby po pierwsze oczywiście udało się tą szczepionkę jak najszybciej wynaleźć i wprowadzić w życie, ale żebyśmy wszyscy przede wszystkim po prostu byli zdrowi i nie musieli tak naprawdę sięgać czy czekać na lek. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Państwa wszystkich, szczególnie dla Pani Profesor Katarzyny Żukrowskiej, Pani doktor, które wzięły udział w naszej dyskusji, dla firmy tłumaczeniowej. Życzę Państwu bardzo miłego wieczoru, zdrowia i wszystkiego najlepszego.